Dzień dobry, Szymon Pilk jest naszym gościem. Cześć. Cześć Jacku z OX-a. Tak cię mam wpisanego na Facebooku. Tak Jacku. Witaj serdecznie. No dzięki za zaproszenie. I czekam z niecierpliwością, jakie pytania mi zadasz. Tak, Szymonie, ja mam ciebie zapisanego jako heheszek z internetu. Może tak być, czy nie za bardzo? Gdybyś mógł powiedzieć coś w trzech słowach o sobie, gdybyś się miał przedstawić, to co byś powiedział? Znaczy, jakbym już miał tak... A w trzech słowach? Mhm. W trzech słowach. Co, wizjoner sceny? Na pewno, no, człowiek sceny to na pewno. Człowiek sceny, aktor, konferansjer, ale w zasadzie u podstaw u mnie to jest animator. Znaczy ja fundamentalnie jestem człowiekiem, który animuje, tylko a wykorzystuję do tego wszelkie możliwe środki. To jest heheszkowanie, takie jak w Radzie Śląska Cieszyńskiego, to jest żartowanie i tworzenie miłego, dobrego klimatu między ludźmi, kiedy się spotykam z nimi gdzieś tam na scenie albo w jakichś sytuacjach, które są gdzieś, gdziekolwiek, czy formalnie, biznesowo, zawodowo, czy też prywatnie. Ale to jest też teatr, to jest też animowanie przez muzykę, przez organizowanie wydarzeń, przez aranżowanie sytuacji prywatnie. Tego jest bardzo dużo, ale faktycznie za każdym razem mam ogromną potrzebę, żeby nie wiem, rozruszać sytuację, uruchomić sytuację, zainspirować kogoś, pchnąć do działania. To mnie tak napędza, że to jest w zasadzie fundament wszystkich moich działań, ale przez to też to się dobrze składa na moje biznesowe rzeczy, które wykonuję, te zawodowe i te heheszkowe tak samo. Okej, to zacznę od teatru, bo na pewno i tobie jest bliski i mi, ja też to będę powtarzał. Lato teatralne u Kossaków, to jest wasz projekt z Bogdanem Słupczyńskim. Tak, no to jest, jest? To jest teraz jedna z ważniejszych rzeczy, które sobie realizuję. Jest to w ogóle powrót do pracy, powrót do intensywnej pracy z Bogdanem Słupczyńskim, no bo Bogdan jakby mnie wykształcił jako aktora. I teraz co to jest? To jest, wymyśliliśmy sobie taką zacną i szumną nazwę, że jesteśmy konsorcjum artystycznym, bo jesteśmy, bo połączyliśmy swoje dwa potencjały, wiedzy, wrażliwości, potencjał techniczny, logistyczny, osobowy. No i wymyśliliśmy sobie czteromiesięczny cykl działań na terenie Dworu Kossaków, który w tym momencie nie ma żadnej propozycji, no bo właściciel jest raz przechodni, znaczy, że jedni zdają, drudzy odbierają i jeszcze chcą inwestować i teraz starostwo chyba ogłosiło właśnie, że dostali pieniądze na rewitalizację starego spichlerza. I chcą tam robić jakieś wielkie inwestycje i działać na tej niwie kulturalnej. A my w tym momencie, korzystając jeszcze z tej sytuacji przejściowej, mamy te 4 miesiące, 18 wydarzeń, spektakle, warsztaty, spacery, wyprawy, wszystko wokół poszukiwania i odkrywania. Odkrywania człowieka, jego wrażliwości, potrzeb, właśnie tymi środkami teatralnymi albo przez spotkanie z historią, z osobą, z rozmową, z opowieścią. I to można wszystko pod hasłem Teatralne Lato u Kossaków znaleźć w internecie. Tak jest, Teatralne Lato u Kossaków na Facebooku, teatralnelato.pl na stronie internetowej. Tam eksperymentujemy z kup bilecik, bo to jest taka strona, po kolei są wszystkie wydarzenia jak plakat, a w każdym wydarzeniu jest kup bilet, przekierowuje cię do bileciku i taka internetowa sprzedaż. To jest dość wygodne, choć też widzimy, że publiczność się uczy tego narzędzia. Wiele osób woli zadzwonić i zarezerwować, ale no, ci, co zapłacą, to już dla nas jest pewnik. No, współczesne narzędzia sprzedażowe. I muzyka też to jest ważna przestrzeń w twoim życiu. Jesteś konferansjerem muzycznym, żeby tak powiedzieć, czy nie? Też. Znaczy Wisła mnie w tym momencie tak mocno wykorzystuje. Korzysta ze mnie, że ja operuję dobrze materiałem muzycznym jako DJ, jako prowadzący muzycznie imprezę, ale też jestem mocny na mikrofonie i mocny na prowadzeniu animacji. I nie wiem, Sylwester z rodzinami, czy jakieś sytuacje takie jak na walentynkach, to mi bardzo dobrze idzie. Tutaj jestem dość mocny.
Nie tylko w tym, że składam muzykę, że ją prezentuję, że ją znam, że umiem gdzieś coś z czymś skojarzyć pod kogoś, ale przede wszystkim, że potrafię to wszystko jeszcze okrasić słowem. Ale nawet nie o to chodzi, że okrasić słowem. Ja potrafię łapać kontakt z ludźmi. To jest fundamentalne. Tak, ja nawet internetowo czuję ten kontakt, więc to jest no, rzadkie i bardzo dobre i wartościowe. Więc to się zgadza. Dobrze, a powiedz mi, w trakcie tych eventów różnych, jakie prowadzisz w Wiśle, w Ustroniu, na północy Polski, na południu i w środku, czy zdarzyła się jakaś taka sytuacja, która była dla ciebie dziwna albo cię zaskoczyła pozytywnie, negatywnie? Czy coś, jakaś historia wiąże się z jakimś eventem albo z jakimkolwiek spotkaniem twoim ze sceną i z ludźmi? Znaczy, ja w ogóle mam tendencję do wyłapywania bardzo dużo pozytywów, jakby wyciągam dobre rzeczy z ludzi, jest to szczere, zawsze dostrzegam mocne strony, wykorzystuję to i w pracy z dzieciakami, z dorosłymi, ale też w pracy na scenie, ale też w trakcie prowadzenia wesel i każdej innej sytuacji. Dzięki temu łapię kontakt z ludźmi, bo dostrzegam na przykład ich mocne strony i nawet jeśli ktoś jest czasami frustrujący, bo też tak się zdarza, no nie wiem, jest zabawa, komuś się wydaje, że jest wesoły, ale to też można obrócić. A wracając do pytania, czy mi się zdarzają dziwne albo ciekawe sytuacje, nieustannie, każda historia, każdy event, każde spotkanie to jest osobna historia i tam zawsze coś się ciekawego dzieje. Tam ludzie jakoś reagują albo zawsze ktoś się wyróżni, coś zrobi ciekawego albo po prostu przepięknie zatańczy w taki sposób, że aż nie możesz się od tego oderwać. Ale ostatnio na przykład pani młoda północ wybiła oczepiny, standardowa sytuacja, a nagle udało się wykrzesać z tej sytuacji moment, kiedy ona opowiada o tym, jak po raz pierwszy powiedziała kocham cię swojemu mężowi. To tak wyszło tak naturalnie, swojemu przyszłemu mężowi. I dla mnie to są sytuacje fantastyczne. Jakby czerpię z tego ogromną radość z takich małych sytuacji. Albo z takich, że są, nie wiem, posłowie na scenie i tam z nimi można wejść w taki ciekawy dialog i oni się też zaczynają rozbrajać. I to dla mnie też są fajne sytuacje. One mnie zaskakują, ale też mnie cieszą. Albo w ogóle jak ludzie coś robią ciekawego, zrobią coś fajnego w trakcie eventu i można na to wskazać. To tego jest dużo. Jakby... No dużo jest, bardzo. A skąd czerpiesz energię, która jest później tak potrzebna w twojej pracy? Z ludzi. Przede wszystkim z ludzi. Z interakcji, z reakcji, z dialogu, z rozmowy, z chęci rozmawiania, przekazywania informacji, ale też wyciągania informacji od innych. Z zainteresowania, zaciekawienia tymi ludźmi. Jak oni mi coś opowiadają, nie wiem... Wiadomo, że zanim zaczął się ten wywiad, rozmawiamy wcześniej, ustalamy szczegóły techniczne choćby, ale faktycznie byłem zainteresowany twoimi tematami. Jakby mnie to pociąga, odkrywanie osób. I tak robię też na evencie, i tak robię też w teatrze, poszukując w roli, poszukując w historii. I tak robię wszędzie, na animacjach czy na warsztatach tak samo. Jakby patrzę, jacy są ludzie i do nich dopiero dopasowuję narzędzia, które wykorzystuję. Okay. Ale to znów też... mam energię. I ta energia też jest potrzebna w teatrze i też do tworzenia ról, tak? Absolutnie tak. Ta potrzeba poszukiwania, no to jest chyba wszystkim wspólna osobom, które próbują działać w przestrzeni teatralnej. Poszukiwanie, odkrywanie, nieustanne wracanie do tematu, pytanie się i rozmawianie z postacią, z osobami, z całą historią, którą się ma na warsztacie. I to za każdym razem, przed każdym spektaklem, raz jeszcze i raz jeszcze i w zasadzie po dwóch, trzech latach grania tego samego spektaklu człowiek się dziwi, czemu tego nie wymyślił na początku albo nie doszedł do tego zaraz na początku, tylko dopiero po trzech latach. Jak mały i głupi jest, że dopiero trzy lata mu było potrzeba, żeby coś fajnego wyłapać. No dobrze, czyli tak, jest ten teatr, jest muzyka, są eventy, jest też śmiech, jest też humor, jest dowcip, jest animacja, a smutek, czy to się pojawia u ciebie, w jakich okolicznościach, co cię smuci? No, smutku to ja... Jest taka prawda, że ktoś, kto świetnie sobie radzi w komediach, ma bardzo duże poczucie
tragiczności. Smutku jest dużo. To są jakieś moje prywatne, wiesz, jakby funkcjonowanie, jakby skupienie, może troska, może lęk o pewne rzeczy, o przyszłość. Smutek czasami wychodzi też z ludzi, no, przede wszystkim. Czasami jak się spotykam z jakimś takim okrutnym zachowaniem. Wiesz, na przykład DJ jest traktowany często w takim szale zabawy. Ja to w jakiś sposób rozumiem i tłumaczę ludzi, ale DJ czasami jest traktowany jako taka maszyna do puszczania muzyki, którą można kopnąć, którą można poszarpać, można jej powiedzieć coś. W ogóle się nie trzeba z nią przywitać, nie trzeba jej... W ogóle kwestie społeczne są usuwane na bok. Nagle to jest jakiś twój super kumpel, którego możesz szarpać za włosy i mówić mu następne, nie to, inaczej i tak dalej. Okrutna sprawa. Od zeszłego roku zacząłem stanowczo jakby rezygnować z kontaktu, odsuwać takie osoby, jestem zdrowszy, ale nieraz właśnie w takich sytuacjach takie traktowanie w ogóle ludzi, mnie czy innych, to mnie smuci. To mnie strasznie smuci. Okej. Okay. Tak. Dobrze. A jakie masz marzenia? Marzenia? No w zasadzie to jest tak, że od jakiegoś czasu dość intensywnie realizuję różne marzenia. No na pewno większy powrót do teatru. I to jest jakby realizowane teraz choćby przez Teatralne Lato u Kosaków, przez pracę z Bogdanem, którego no strasznie szanuję. On jakby mnie wykształcił i za każdym razem, no nie wiem, robimy teraz Pamięć głębinową. Jakby spektakl, który raz za czas gramy, dopiero teraz próbujemy mocniej komercyjnie wejść na rynek, żeby to grać regularnie i za dobre pieniądze. Ale do czego zmierzam? Że choćby raz za czas zagram ten spektakl, ja się już czuję zmieniony. Ja wracam, słuchaj, na proste wesele, robię wesele, ono już jest inaczej prowadzone. Ja już inaczej potrafię prowadzić myśl i jeszcze łapać inaczej kontakt, albo wyciągać jeszcze inaczej sytuację. I czyli to wszystko... Czy treść tego spektaklu, czy twoja rola, czy to, że tworzycie akurat proces. Proces, cały proces, całe spotkanie, cały moment namysłu, skupienia, wyciszenia, kontaktu z opowieścią, przekazanie tej opowieści, ale to... Boże, tworzenie teatru w naszej rzeczywistości to jest, wiesz, bycie aktorem to jest na samym końcu. To jest organizacja, logistyka, technika, jesteś bileterem nieraz na tej sytuacji, a potem dopiero na końcu grasz, otrzymujesz tam minutowe, dwuminutowe brawa, uściski dłoni, a potem znowu jesteś sprzątającym, wywożącym, pakującym, wystawiającym rachunek i tak dalej. No jakby... Ale cały ten proces i cały ten wysiłek jest fantastyczny i zawsze był. I no to mi zawsze sprawiało największą radość. Okej. Okay. Czyli realizujesz te marzenia. Mhm. Nie masz takiego, o którym chciałbyś powiedzieć. Znaczy chciałbyś pozostać dalej w tej przestrzeni, w której jesteś. Na pewno. Znaczy, na pewno moim marzeniem jest stworzenie troszeczkę większe, tworzenie środowiska, to jest moje ogromne marzenie, które to jest to środowisko kreatywne, które działa i wzajemnie się napędza i może na siebie liczyć. I to na wielu płaszczyznach u mnie funkcjonuje. Ja jeszcze mam na przykład taki inny projekt, Puzzle Kultury w Wiśle i tam też się udaje tworzyć środowisko ludzi, którzy w ramach Puzzle Kultury to jest po prostu festiwal sztuki na ulicy. Nie sztuki ulicznej, choć też, ale sztuki albo takich działań kreatywnych, które dzieją się na ulicy, ale ludzie, którzy tam działają, bardzo interaktywnie ze sobą funkcjonują. Interaktywnie i się inspirują i chcą razem ze sobą działać. I udaje mi się rok po roku znowu ich zgromadzić i tą samą energią uderzyć, taki stworzyć impact w Wisłę i w ludzi, którzy przyjeżdżają. Ale potem to się rodzi, z tego się generują kolejne działania. Teraz próbuję tu na swoim podwórku jak najwięcej jakby scalić tych wszystkich, te wszystkie osoby, z którymi pracowałem do tej pory. To jest między innymi Bogdan, to jest całe środowisko Teatru CST, to, które pozostało i to, które jakby się stworzyło na nowo. Tam myślę o takim Grzesiu jeszcze z Bielska i mój wspaniały przyjaciel, który tworzy teatr
teatr Dom z Jaśkowic. To są osoby tu z Brennej, które mam też w swoim kręgu zainteresowań i nasi znajomi z Chorzowa, którzy też do nas tutaj przyjeżdżają i też tworzą mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. Tworzenie środowiska i znowu animator, animowanie i wyzwalanie tego potencjału, który też tej energii. Tak. Okej, to na zakończenie poproszę cię o jedną rzecz, bo mówiłeś, że kiedy uczestniczysz na przykład w przedstawieniu z Bogdanem, to czujesz zmianę, która później się przekłada na twoje życie, tak? Na przykład już inaczej prowadzisz wesele, załóżmy. Mhm. Czy jesteś w stanie na koniec powiedzieć coś takiego, może to być historia z własnego życia, albo może być to wymyślona historia, ale która zmieni trochę nas usłuchających ciebie i oglądających, czyli naszych widzów, czytelników i odbiorców OX-a. Oj, czy was coś zmieni, to... No, może być coś śmiesznego, może być z refleksją tak zwaną, albo z morałem, jak to niektórzy określają. Był raz kamień na środku Brennicy i ciągle był tym kamieniem, a ludzie dookoła niego przyjeżdżali, kładli na niego puszki piwa, herbatę, koce i tak się opalali, kąpali się. No i ten kamień tak sobie funkcjonował, ale któregoś dnia zamarzył, że chciałby być czymś więcej niż tylko kamieniem. Ja w związku z tym, że był kamieniem, no to mógł latami eksperymentować z tym, jak móc zmienić siebie. I kamień przez liczne lata prób i błędów w końcu zaczął wsłuchiwać się w ludzi, tych, których spotykał. Nie tylko w ludzi, w całe otoczenie, w siebie. I kamień powoli przestawał być kamieniem, a stawał się zupełnie czymś innym, aż w końcu wstał i poszedł w świat. No i tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szymon Pilch, który cały czas stoi, jest zanurzony w tym świecie i opowiada tak wspaniałe historie. Nie tylko. Szymon Pilch naszym gościem był. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Nie tylko w Górkach, ale też i w Brennicy. Tak jest. Dzięki, Jacku, za spotkanie. Dzięki. To było bardzo miłe i fajne. Dziękuję. Dzięki.